Siema, z tej strony Sandał i witam was w kolejnym odcinku. I gram dosłownie od godziny te werble i nigdy nie mogę zrobić żadnego wina, nie? To jest takie gówno. To jest dosłownie masakra, no. Nie wiem, gdyby nie ten start token, to ja bym tego nie tknął tak samo jak tego trophy, że się uciekało z trofeum. Trophy escape, tam też się nie dało zarobić. No i dobrze, że to nie jest na puchy, bo bym miał minus 100 puch i mój push do 50 tysięcy by się totalnie nie udał, nie? I okej, może nie jestem jakiś, nie wiem, mega skinowy. Ale no bez przesady, to jest moja 10. gierka na tych werblach. I tak jest dzień w dzień, każdego dnia na tym evencie. I dosłownie to mi psuje zabawę z tego eventu. No niestety trzeba zrobić to, żeby dostać te tokeny, żeby otworzyć mega skrzynkę. Dosłownie dzień w dzień robię to, a teraz jest totalnie najgorzej, nie? Po 5 przeważnie mi się udawało, a teraz jest 10 i nic. A więc widzowie, ja sam tak zrobię, wiem, że powinienem grać każdego dnia te werble, ale ja to totalnie odpuszczam. Trudno, może nie będę miał ostatniej mega skrzynki, ale to tak rage'uję. Dzisiaj ostatni raz gram te werble i to jest odcinek o tym, że werble są tragiczne, nie? Same werble w sobie mają potencjał, ale jest to troszeczkę podobne do łowców. Kampisz w krzaku, kradniesz fragi, to wygrasz. Ale jak chcesz normalnie grać sobie w to i normalnie chcesz wygrywać, no to już powodzenia. Po 10 nie możesz to zrobić. No ja w tym momencie 5 pozycja. Trzeba mieć 4, żeby dostać token. A ja 5, nie wiem który raz. Pokażę wam mój dziennik, żeby nie było. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 przegranych. Pozdro, nie? W ogóle swoją drogą ostatnio puszowałam bula i 1000 tokenów mi brakuje. Boże, 1000 punktów mi brakuje do tytułu, a więc jeszcze w lipcu to powinienem zrobić. No ale dobra, zobaczymy. Ja wyszukuję graczy i nie wiem. W sumie to też jest to samo. Wyszukuję się totalnie długo graczy. Ja nie mówię, że się wyszukuje bardzo długo, ale czasem można czekać 2 minuty na wyszukanie graczy. Czasem to jest szybkie, ale to też jest problem tego trybu. No i przede wszystkim problem tego trybu jest taki, że na przykład, nie wiem, zaczynasz peny. I co? W sensie była jedna taka rotacja. Jakby tutaj jest okej. Okay. Zaczynasz penę i co? Jakby potem są lepsze postacie. Shelly na przykład, nie? I co? I ty tą penę chcesz zabić Shelly? No to powodzenia, nie? Jak już od razu nie wystartujesz, to potem totalnie nie masz szans. Więc jakby tak działa ta giereczka i jest to po prostu masakryczne. No ale dobra, zagrajmy. Może za 11 razem uda nam się wygrać w tryb werble. Zobaczymy. Jest taka szansa. Ja się postaram. Może to wygram. Ja powinienem wejść do krzaka i kampić i jak ktoś przychodzi obok, to go zabijać, bo inaczej się tego nie da wygrać, ale mam jakiś honor i będę grał normalnie w te werble, bo to jest... Mam jakiś honor i po prostu będę grał to normalnie, nie? Dobra, kolega dostał, ja mam broka. Jestem 4, jest okej. Jeszcze 3 minuty musi mi tak dobrze iść. Okej? Okay? Oj, Barley! Oj, mamy kruka. Ej, dobrze, jest świetnie. Jesteśmy pierwsi. Jak nie odwalimy teraz, no to robimy wina, moim zdaniem. Ziomeczek nam oddał fraga. Mamy Piper. Dobra, jak my nie odwalimy, to już mamy gwarantowanego wina, nie? Ja myślę, że jeszcze jednego killa wystarczy, już i tak będę w top 4. No dobra, okej. Okay. Świetna mapa na Piper w ogóle. Gdyby nie to, że tu wybrałem postacie, to w życiu by nikt tutaj nie wziął Piper, nie? Przysięgam. Colta bez gadżetu też by tu nikt nie wziął. Barleya jeszcze da się wytrzymać. Spike? No nie wiem. No i w tym momencie na mnie kruk skacze, nie? Masakra. Ale cały czas jesteśmy pierwsi. Jesteśmy drudzy, okej. Okay. Jest już kilka Piper. Możemy odwalić w tym momencie. Musimy jeszcze jednego fraga. Jednego fraga i to wygramy, nie? W ogóle teraz trochę mniej tych odcinków z BSA wlatuje, ale będę się starał robić te filmy. I nie wiem, co. Ale mamy drugie miejsce. Za 11 razem udało nam się wygrać tryb werble. Dostaliśmy tokena do mega skrzynki. Jedna i będę miał skinka. W sumie za 2 dni wleci wam odcinek, gdzie tego skinka odblokuję, bo szybko te star tokeny zbiorę. Jeszcze kilka trybów mi zostało. I to na tyle. Ale jeszcze wam pokażę mój ostatni drop z mega skrzynki, który był totalnie powalony. I widzowie, nie wiecie, co się odwaliło w tym momencie, nie? Otworzyłem moją 9. mega skrzynkę i patrzcie, co wdropiłem. Wdropiłem tego skinka do El Rudo Primo. W ogóle nie wiem, czemu tutaj mam. Miałem losowe.
I El Rudo Primo. To jest totalnie dobry skinek. I ja go wydropiłem. I oprócz tego w jednej mega skrzynce dostałam też słabego skina, czyli Sheriff Kaszeli. Ale jest to skin eventowy. Wiadomo, że ten był za darmo, tego wydropiłem. Ale jest to skin eventowy, a więc w sumie ta za darmo była ładniejsza, nie? A więc jest on ekskluzywny i jest naprawdę okej, okay, tak? No bo jakby ekskluzywny to... Można jakoś to zaakceptować, a więc naprawdę jest to powalone. Takie dropy, dla takich dropów gram, nie wiem, gram te lustrzane, ale lustrzane jeszcze da się wytrzymać, gram te werble, totalnie nie wiem, 5 rund mi zajmuje dziennie takie coś zrobienie, nie? W sumie może nagram odcinek o tym, bo to jest taka masakra. To na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, jeśli wam się spodobał, zostawcie lajka, suba, siema, do następnego.